Teraz będzie krok drugi. Teraz dopiero. Teraz będzie dopiero. Informuję, że zgodnie z artykułem 28 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym uchwałę w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. Uchwała podejmowana jest w głosowaniu jawnym. Na sali obrad obecnych jest 19 radnych. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Łasku w sprawie udzielenia burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki. Zdjęcia prosimy. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Też zdjęcia. I kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta 19 głosami jednogłośnie za. Serdeczne gratulacje dla pana burmistrza. Teraz do Państwa. Serdeczne gratulacje dla pana burmistrza, dla pani wiceburmistrz, dla pani skarbnik, pani sekretarz, wszystkich naczelników i pracowników urzędu za całoroczną pracę, że to wszystko tak ładnie się zgrało i zgrywa cały czas. Słowo pan burmistrz, tak? Bardzo serdecznie dziękuję Państwu radnym za tak wysoką ocenę. To rzeczywiście wyjątkowe absolutorium i daje to ogromne zadowolenie, satysfakcję, ale jak powiedziałem, także mobilizuje do pracy. Dziękuję wszystkim pracownikom, dziękuję działaczom społecznym. Mamy tutaj przewodniczącego Rady Dzielnicy Kolumna, z którym nie zawsze jednym głosem mówimy, ale na ogół się rozumiemy. Także proszę Państwa, chcę, bo tego nie uczyniłem, podziękować kierownikom wszystkich naszych jednostek gminnych, spółek, zakładów, bo to także ich praca wpływa na ocenę działań całej gminy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i 5 minut przerwy ogłaszam.